Powietrze to życie. Czystsze powietrze to lepsze życie. Clean air in a jar to czyste powietrze w słoiku. To pełnia czystego powietrza. Clean air in a jar zbieramy z wysublimowanych partii atmosfery z nadłąk Rosenberg. Clean air in a jar to esencja ekskluzywnej wsi, zawsze pod ręką. Teraz także w opakowaniu rodzinnym. Witajcie kochani w kolejnym spotkaniu z chemią. Mogliście się zorientować pewnie po tym filmiku, jaki będzie temat naszego dzisiejszego spotkania. Produkt reklamowy, który się pojawił na Dzień Dobry, to oczywiście nasz żart, to nie jest żaden produkt, który można kupić, ale jest on wzorowany na produktach faktycznie dostępnych na rynku. Ktoś kiedyś wpadł na pomysł, żeby sprzedawać właśnie świeże powietrze zamknięte w puszkach, w butelkach czy w słoikach. O co chodzi w tych produktach? Mianowicie wiemy doskonale, że czystość naszego powietrza, szczególnie w okresie zimowym, daje wiele do życzenia. Mamy mnóstwo pyłów, zanieczyszczeń i ktoś sobie wpadł na taki właśnie pomysł, żeby sprzedawać czyste powietrze, na przykład z nadmorza czy z gór. Nadal można kupić te produkty na przykład za granicą jako pamiątka, na przykład nie wiem, super czyste powietrze nad lodowca, aczkolwiek to raczej taki gadżet. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Powietrze jest to mieszanina gazów. Nie ma ta mieszanina koloru, nie ma zapachu. Więc teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że wokół nas jest bardzo zanieczyszczone powietrze, a tutaj kryje się to najświeższe powietrze prosto z nadgórskiego potoku. Odkręcamy słoik, wąchamy i w zasadzie ciężko nam jest cokolwiek odróżnić. Jakiś charakterystyczny zapach, przecież powietrze nie ma żadnego zapachu. Zaczyna się od razu mieszać z tym, które nas otacza. Dzisiejszym tematem spotkania będzie powietrze, a dokładniej mówiąc jego składniki. Zapraszamy. Wszyscy już chyba wiedzą, że będziemy zajmowali się powietrzem atmosferycznym, czyli to, w co wierzymy. To, co jest dookoła nas, to na przykład możecie wykryć obecność poprzez podmuch powietrza, uderzenie wiatru w twarz. Zajmiemy się składnikami tego czystego powietrza. No dobrze, powietrze z Rosenberg, powietrze z Bieszczad czy jeszcze z innego źródła, to nieistotne. Znacie również inny produkt, powietrze sprężone. Niespecjalnie zastanawiamy się tam w tabliczce znamionowej, skąd ono pochodzi, dlatego zajmiemy się tym powietrzem czystym. I zacznijmy od takiego szybkiego wprowadzenia. Skoro jest to mieszanina jednorodna gazów, to znaczy, że właśnie te gazowe składniki będą wchodziły w jego skład. Zajmijmy się diagramem. Gdyby przedstawić to na takim diagramie kołowym, co do procent objętościowych, to sporą część stanowi azot. Azot o wzorze cząsteczki N2 to aż 78% objętościowych oczywiście tej mieszaniny. Następny ze składników to tlen, 21% objętościowych mieszaniny. I zostaje nam jeszcze 1%, który sobie ładnie podzielimy. Aż 0,9% oczywiście około stanowią gazy szlachetne, natomiast 0,04% to tlenek węgla 4, który wcześniej nazywaliśmy dwutlenkiem węgla. Oczywiście to nie wszystko, są jeszcze inne składniki. Niektóre są w stałym składzie, niektóre w zmiennym. Dajmy na to woda. W zależności od tego, gdzie pobierzemy próbkę powietrza, tak będziemy się skupiali nad tym, czy były gdzieś w okolicy na przykład jakieś źródła, które mogłyby emitować większą ilość H2O, na przykład jakieś cieki wodne typu rzeki, jeziora. Będzie to na pewno zupełnie inna próbka co do składu wody, aniżeli na przykład powietrze z nad Sahary. Dlatego mamy stałe i zmienne składniki. Dobrze, od czego zaczniemy? Pewnie byłoby najlepiej zacząć od tego składnika, którego jest najwięcej co do składu, czyli od azotu. Celem zbadania jego właściwości wypełnimy zaraz praktycznie całe naczynie tym gazem. Niesamowitym, zbadamy sobie jego cechy, określimy poprzez ogrzewanie mieszaniny dwóch soli,
dwóch różnych soli, bynajmniej nie soli kuchennej, tylko azotanu 3 z sodu i chlorku amonu. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jeszcze więcej. Każdy chemik powinien umieć zapisać równania reakcji. Spróbujemy. Pierwszy raz tak naprawdę na odważnie. Musimy zmieszać ze sobą dwie substancje. Jako pierwszej użyjemy azotanu 3 sodu. Wprowadzamy niewielką ilość tej białej bądź bezbarwnej soli, w zależności od rozdrobnienia, do probówki. Drugim składnikiem mieszaniny jest również substancja stała, chlorek amonu, popularnie nazywana również salmiakiem, w takiej nazwie oczywiście handlowej. Trzeba całość dokładnie wymieszać ze sobą. I zwróćcie uwagę, że tym razem nie będziemy do całości dodawali wody. Natomiast postaramy się ogrzać tak przygotowaną mieszaninę. Spójrzcie, co będzie się działo we wnętrzu probówki. Jeśli będziecie próbowali wykonać to doświadczenie, na przykład z kimś dorosłym, warto jest ogrzewać najpierw delikatniej, w większym oddaleniu, a później stopniowo zbliżać. Na pewno nie wprowadzać w ogień palnika. W trakcie doświadczenia wydziela się bezbarwny, bezwonny gaz. Na ściankach probówki pojawia się rosa, która widoczna jest coraz to wyżej. Zbliżając do otworu probówki zapalone uczywo, drewienko gaśnie, nawet powtarzając tą próbę kilkukrotnie. Spróbuję zapisać Wam równanie zachodzącej reakcji chemicznej na skutek ogrzewania tej mieszaniny, która była. Pierwsza z soli to była sól sodowa, inaczej nazwiemy ją azotan 3 sodu. Dobra, spisałem sobie ten wzór z opakowania, bo jeszcze byłoby to skomplikowane. Drugi składnik, jeszcze bardziej skomplikowany, to chlorek amonu. I teraz co tam się działo? Pod wpływem ogrzewania my otrzymaliśmy po pierwsze gaz. I to jest nasz kluczowy bohater, aż podkreślmy go, podkreślmy. Ta strzałka w górę oznacza, że wydzielił się z układu jako produkt gazowy, azot. Drugi ze składników to inna sól, którą dobrze znacie, chlorek sodu. I ostatni produkt to woda. Na razie tu jedna cząsteczka wody, ale gdyby spojrzeć na wszystko, co nas interesuje wokół symbolu H, czyli symbolu wodoru, coś nam się tu liczby indywiduów nie zgadzają. Wstawię dwójkę, już teraz będzie poprawnie. Czyli kochani, w pierwszym doświadczeniu, którego równanie zapisaliśmy, otrzymaliśmy azot o wzorze cząsteczki N2. Podsumowanie właściwości najważniejszych dotyczących azotu. W naszych warunkach występuje on w postaci cząsteczki dwuatomowej o wzorze N2. I co my w tym doświadczeniu potwierdziliśmy? No to, co gały widziały, bądź to, co nos nasz poczuł. Po pierwsze to bezbarwny gaz, po drugie bezwonny i najważniejsza cecha, na którą każdy z nas trochę czeka, to co odnośnie palenia, jak to tam wyglądało. Azot w tym przypadku ani nie podtrzymywał spalania, uczywo zgasło, ani również nie był palny, nie pojawił się płomień u wylotu probówki naczynia, które było wypełnione azotem. Wiemy już podstawowe informacje o azocie, możemy zatem przejść do tlenu, bez którego nasza spora część biologiczna byłaby niezadowolona, to znaczy pewnie oddychanie byłoby niemożliwe. Bez hipotez spróbujemy otrzymać kolejny gaz o wzorze O2, czyli znowu będzie to cząsteczka dwuatomowa. Natomiast zaczniemy od takiej efektownej wersji, czyli w dużej skali. Na pewno znacie wodę utlenioną, czy to z apteczki domowej, czy może z jakiegoś wydarzenia, które niezbyt przyjemnie Wam się kojarzy. Mam nadzieję, że takich było jak najmniej. Płyn, który używany jest na przykład jako składnik mieszanin do dezynfekcji. Spróbujemy otrzymać tlen z rozkładu nadtlenku wodoru, trochę mocniejszego niż 3% roztwór. Podziałamy na niego katalizatorem. Spójrzcie, co to za związek. W tym doświadczeniu potrzebny będzie 30% roztwór nadtlenku wodoru. Można go dostać pod nazwą perhydrol. No, nie jest to zbyt łatwe. Następny ze składników wsypiemy na fragment chusteczki higienicznej. My mamy taką trójwarstwową. Jest nim tlenek manganu 4, czyli ditlenek manganu. To jest gdzieś tak płaska łyżeczka, może trochę więcej. Robimy z tego zawiniątko i sprawnym ruchem musimy pozwolić na kontakt obu tych odczynników.
Na chwilę po połączeniu pojawia się duża ilość siwego dymu. Zawartość wydziela sporo gazu, pojawiają się pęcherzyki, całość staje się siwo-czarna. Spójrzcie, że po chwili przy przyspieszeniu ten gaz zaczyna opadać, a właściwie ta mieszanina gazowa, która wydziela się z wnętrza naczynia. Jeśli dodamy kolejną porcję roztworu, czyli tej cieczy, dym ponownie unosi się z naczynia. I jeszcze jedna porcja. Spróbujmy teraz rozpalić na łyżeczce do spalań magnes i wprowadzić go tuż nad powierzchnię mieszaniny reakcyjnej. Magnes spala się we wnętrzu kolby intensywnie. Gdyby natomiast wyłączyć światło, można jednoznacznie stwierdzić, że magnes spala się oślepiającym płomieniem. Kolejne doświadczenie moglibyśmy też nazwać katalitycznym rozkładem nadtlenku wodoru. No to dobrze, spróbujmy, kochani, jak to jest z tym nadtlenkiem wodoru. Pewnie znacie go pod nazwą woda utleniona jako 3% roztwór. No to tak jakby woda i jeszcze dodatkowy, w cudzysłowie oczywiście, tlen. Nadtlenek wodoru. My go rozkładaliśmy pod wpływem katalizatora. Tym katalizatorem był tlenek manganu 4. To tak tylko z ciekawości. Tlenek manganu 4 będzie miał wzór MnO2. To tak dla Waszej ciekawości. I co nam z tego powstało? Po pierwsze gaz. Czyli znowu zaznaczam ze strzałką w górę, że ulatniał się on z układu. A drugi z produktów to woda. I to właśnie ten siwy dym to była para wodna, która niosła ze sobą jeszcze na przykład inny produkt. Bilans. Jedna cząsteczka wody, dobrze, ale tutaj ona jest z dwóch atomów wodoru się składająca i w nadtlenku wodoru też mamy w cząsteczce dwa atomy wodoru. Coś nam się liczba atomów tlenu nie zgadza. W produktach to powinno być 2 plus 1, sumarycznie 3, a tu 2. Więc uwaga, współczynnik stechiometryczny i jeszcze tutaj i teraz jest już poprawnie. W kolejnym doświadczeniu udało nam się otrzymać tlen o wzorze cząsteczki O2 i właśnie w takiej postaci ten tlen występuje w przyrodzie. Wnioski odnośnie tlenu tym razem. Na pewno wiemy, że podtrzymuje spalanie. Wprowadzony do wnętrza naczynia magnes intensywniej i gwałtowniej reagował z jednym ze składników powietrza, po prostu spalał się w tlenie. Natomiast nie jest to gaz palny. Nie pojawił się płomień, nie było eksplozji, wybuchu, ani jakiś tam, nie wiem, mały płomyczek u wylotu naczynia. Tego tam nie było. Co do barwy, czy bezbarwny, czy siwy dym, coś tam leciało z tego naczynia, z kolby unosiło się, ale nie dajmy się zwieść. Nie mam pewności jeszcze, czy był to siwy dym, który obserwowaliśmy, czy tam nie powstało jeszcze coś innego. Dlatego spróbujmy wykonać kolejne doświadczenie, którego celem będzie wywiązanie tego samego gazu. Uwaga, to doświadczenie możecie wykonać w domu. Jako czynniki będzie nam potrzebna woda utleniona, czyli 3% roztwór nadtlenku wodoru i drożdże. Możecie użyć albo świeże drożdże, które wyjmiecie z lodówki, albo te drożdże instant, czyli takie suszone. 200% drożdży w drożdżach. Zobaczmy, jak to wygląda. Czas na domowe doświadczenie. Tym razem użyjemy 3% roztworu nadtlenku wodoru, który popularnie nazywany jest wodą utlenioną. Można je również wykonać w szklance na przykład. Dodajemy płaską łyżeczkę drożdży instant. Można je zastąpić większą ilością świeżych drożdży. Spójrzcie, że po chwili, po połączeniu tych dwóch odczynników, zawartość zaczyna się pienić. Piana rośnie, powiększa się, zwiększa swoją objętość i wyłania się coraz to wyżej z roztworu. Zamieszajmy zawartością, tak żeby pozwolić na jej jeszcze większe wyrośnięcie. I spróbujmy to za chwilkę przetestować, czyli potrzebne nam będzie rozżarzone uczywo. Wprowadzamy intensywnie rozżarzone uczywo w pęcherzyki gazu, które znajdują się we wnętrzu piany. Spójrzcie, co takiego wyjątkowego się stanie. Szczególnie ważne jest, żeby spojrzeć, jak przygotować rozżarzone uczywo. Kiedy zbliżamy je w pęcherzyki wypełnione bezbarwnym gazem,
Uczywo intensywniej rozżarza się. No nie udało nam się go zapalić. Jeszcze jeżeli dotkniemy wody, gaśnie. Zauważcie, że równanie reakcji będzie bardzo podobne, tylko tutaj zamiast tego MnO2, które zostało użyte we wcześniejszym doświadczeniu, powinienem wpisać oczywiście pod gwiazdką, że to były drożdże. Tak, i to właśnie na skutek ich działania otrzymaliśmy zarówno tlen, jak i dwie cząsteczki wody. Znowu słaba sprawa z tą barwą gazu. Tym razem był on uwięziony w pianie, czyli w tych bąbelkach, które wyłaniały się z roztworu. Dlatego potwierdziliśmy tylko, że tlen się nie pali, tylko podtrzymuje spalanie wprowadzonego rozżarzonego uczywa. Przejdźmy jeszcze dalej. Znowu zamienimy odczynnik, tym razem przeprowadzimy ogrzewanie pewnej substancji, która zawiera w sobie nadtlenek wodoru, ale to nie jedyny składnik soli, którą będziemy ogrzewać. Ją również można dosyć łatwo zdobyć, na przykład w sklepach ekologicznych. Jest to jeden ze składników wybielający w proszkach do prania, który może z powodzeniem być zastosowany. Spróbujmy przeprowadzić jego ogrzewanie. Do kolejnego doświadczenia niezbędnym będzie użycie nadwęglanu sodu. Jest to produkt, którego możemy zastosować przy wyrabianiu własnych proszków do prania, takich ekologicznych. Wsypujemy do wnętrza probówki niewielką ilość, tak zwróćcie uwagę, żeby całe dno naczynia zostało przykryte. I rozpalamy palnik. Postarajmy się delikatnie, stopniowo ogrzewać zawartość probówki. I teraz czekamy na sygnał. Spójrzcie, szczególnie w powiększeniu, że sygnałem na przygotowanie uczywa będzie pojawienie się kropli bezbarwnej cieczy i wydzielanie bezbarwnego gazu z wnętrza naczynia. Jak przygotować rozżarzone uczywo? Należy je najpierw rozpalić, po czym intensywnym ruchem ręki zgasić, tak żeby było czerwone na końcu jak kawałek węgielka w grillu. Kiedy wprowadzimy uczywo do wnętrza probówki, patyczek zapala się. I w końcu po trzecim generalne podsumowanie. Tak, tlen jest gazem bezbarwnym. Tutaj dosyć mała ilość wody się wydzieliła, natomiast więcej było tlenu, który wypełnił praktycznie całe naczynie. Czyli zestawmy niektóre właściwości, które udało nam się zaobserwować bądź określić na podstawie przeprowadzonych doświadczeń. Tlen jest gazem podtrzymującym spalanie, to dlatego pewnie huchamy na rozżarzone węgielki, które znajdują się na przykład w grillu. Tak, jeden ze składników powietrza, właśnie tlen podtrzymuje spalanie. Co więcej, podtrzymujący spalanie, niepalny, nie pali się, tam w żadnym z tych doświadczeń nie pojawił się płomień u wylotu naczyń. Kolejne, ciekawe, możecie też gdzieś poszukać w internecie, jak jest z jego gęstością. Co prawda tego nie potwierdziliśmy, ale wypełnia on naczynie od dołu do góry. Ocencie, sprawdźcie sami siebie, co to oznacza. Czy znaczy to, że ma gęstość większą od powietrza, czy mniejszą od powietrza? Ciekawe, bezbarwny i bezwonny. Czas na kolejny gaz. Tym razem przechodzimy do tlenku węgla 4, nazywanego również ditlenkiem węgla, albo na wcześniejszych lekcjach biologii, przyrody poznaliście go pod nazwą zwyczajową dwutlenku węgla. Postarajmy się zbudować bardziej skomplikowany układ. Do jednej z probówek wlewamy wody wapiennej. Postarajcie się tak, żeby przynajmniej połowa pipety znajdowała się w naczyniu. Następnie do drugiego naczynia wsypujemy szczyptę wodorowęglanu sodu, może być też troszkę więcej. Naczynie zamykamy korkiem z nasadką do odprowadzania gazów, w której umieszczamy słomkę, bądź na przykład wężyk, czy to akwarystyczny, czy taki od zestawu od infuzji. I kluczowe zadanie, końcówkę słomki będziemy musieli zanurzyć w wodzie wapiennej, natomiast naczynie z substancją stałą postaramy się ogrzewać nad płomieniem palnika. Już po chwili z końca słomki wydobywają się pęcherzyki bezbarwnego, bezwonnego gazu. Kiedy będziemy ogrzewali zawartość intensywniej, to tego gazu będzie coraz to więcej. I jeśli przepuszczamy gaz przez wodę wapienną, ta po chwili mętnieje, przestaje być przezroczysta, nie jest już transparentna. Tym razem zapisy troszkę uprościmy. Zacznę od tego. CO2. To wzór sumaryczny cząsteczki tlenku węgla 4 i zapiszę jego nazwę, tlenek
węgla i bez spacji 4. Możecie sobie spróbować zapisać równanie reakcji rozkładu wodorowęglanu sodu. Wcale nie jest to takie proste. Zmętnienie wody wapiennej może potwierdzić obecność tlenku węgla 4. Znacie już tą metodę identyfikacyjną, na przykład z biologii. Tak, znowu odwołuję się do biologii, bo przecież wszystko to jest dookoła ze sobą połączone. Okazuje się, że rozkładając składnik, na przykład środka spulchniającego, proszku do pieczenia ciasta, bądź samą sodę oczyszczoną, wodorowęglan sodu systematycznie, jesteśmy w stanie otrzymać tlenek węgla 4. Wiemy już teraz, że jest to gaz bezbarwny, bezwonny, powodujący mętnienie wody wapiennej. Natomiast wykonajmy jeszcze jedno doświadczenie, w którym zbadamy gęstość, a właściwie porównamy jego gęstość względem powietrza. Uwaga, kolejne doświadczenie również możecie przeprowadzić w domu. Będą nam do tego potrzebne tak naprawdę 3 produkty. Kwasek cytrynowy, soda oczyszczona, gdzieś tam po drodze jeszcze woda, dobra, to 4. Ponadto wszystko bańki mydlane. I myślę, że całkiem niezła zabawa z tego wyjdzie. Sprawdźcie sami. Zróbmy to doświadczenie troszkę podająco. W kuwecie, w misce umieszczamy mieszaninę sody oczyszczonej i kwasku cytrynowego. Jeśli dodamy do tego wody, zaczyna wydzielać się tlenek węgla 4. I powiedziałem to na dzień dobry, żeby tylko porównać gęstość różnych gazów bądź mieszanin. Jeśli wprowadzimy nad powierzchnię tej mieszaniny reakcyjnej bańki mydlane wypełnione powietrzem z płuc, to te bańki, zauważcie, że stopniowo unoszą się, tak jakby lewitowały w przestrzeni. Można dzięki temu porównać gęstość otrzymanego tlenku węgla 4, a mieszaniny gazów, które są powietrzem z płuc wydzielanym. Z bańkami mydlanymi było tak, że unosiły się, jakby pływały na niewidzialnej powierzchni. To znaczy, że możemy porównać gęstość wydzielonego gazu z roztworu, z tej mieszaniny, która znajdowała się w misce, w kuwecie czy w zbiorniku, oraz druga sprawa, gęstość mieszaniny, która znajdowała się w bańce mydlanej. Skoro, żeby powstały bańki mydlane, musimy dmuchać przez odpowiednie urządzenie, które ma w sobie na przykład takie kółeczko, to znaczy, że bańka była wypełniona powietrzem, co prawda wydzielanym z płuc, a nie tym atmosferycznym, ale znowu mieszaniną gazów. Jeśli bańki lewitowały, unosiły się na powierzchni, oznacza to, że tlenek węgla 4 ma gęstość większą niż to powietrze z wydychanych płuc. No, to jeszcze jedna cecha, gęstość tam się pojawiła. Przejdźmy w takim razie do zupełnego przeciwnika względem gęstości tlenku węgla 4, do wodoru. Doświadczenie, które moglibyśmy nazwać wodorową sambą, mambą albo bombą, wykonamy oczywiście w bezpieczniejszych warunkach. Natomiast ten odczynnik już dzisiaj gdzieś tam się pojawił, bądź pojawił się w serii. Zastosujemy, słuchajcie, wodorotlenek sodu, czyli jeden ze składników popularnie znanego środka do przeczyszczania rur, albo w ogóle ich przepychania. Zresztą sami zobaczcie, nie będę już więcej opowiadał. Do kolejnego doświadczenia użyjemy cylindra miarowego, dosyć wysokiego, a jako pierwszej substancji dodamy wodorotlenku sodu, składnika np. preparatów do udrażniania rur. Rozpuścimy go w wodzie. I kluczowe jest, żeby ilość tej substancji była całkiem spora, dlatego należy przeprowadzić doświadczenie z wszelkimi zasadami BHP. Użyliśmy wysokiego naczynia i ręka nie ma bezpośredniego kontaktu. Jako źródła glinu dodamy do niego folii aluminiowej. Spójrzcie, co po chwili się dzieje. Wyciąłem dźwięk, dlatego uwierzcie, że tu słychać syczenie, takie sy. Zbliżając zapalone łuczywo do wylotu naczynia, słychać małe szczeknięcie bądź wybuch. Natomiast glin roztwarza się, zanika w cieczy. Wiemy już, że w tym doświadczeniu otrzymaliśmy wodór. Przypominam Wam, że to najlżejszy gaz, jaki znamy, o wzorze cząsteczki H2, czyli znowu występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych. Do spalania, kto mi teraz powie, jaki gaz jest niezbędny do podtrzymywania spalania?
No dobrze, przecież nie usłyszę przez to nagranie. Oczywiście, że tlen, który również występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych. I w wyniku zbliżenia ognia zapalonego uczywa do źródła wodoru zmieszanego, w którym gdzieś tam jest tlen, otrzymujemy bardzo dobrze. Zatem gdyby spojrzeć na ścianki tego naczynia, w którym była spalana, kochani, ta mieszanina, powinna pojawić się rosa. To jest właśnie produkt zapisanego równania zachodzącej reakcji chemicznej. Jednak przypominam Wam, że najbardziej nas interesuje, że otrzymaliśmy w tym doświadczeniu wodór. No i mamy, kochani, zapisane wzory cząsteczek. Chyba nie kłamałem z tą gęstością. Okazuje się, słuchajcie, że w otrzymywaniu wodoru i badaniu na przykład jego palności trzeba zachowywać refleksję i ponadto zimną krew. Zwiększenie skali na pewno nie będzie dobrym pomysłem, natomiast pewność ręki i obsługi uczywa pozwoli nam usłyszeć coś albo i może zobaczyć, jeżeli mamy wprawione oko. Dobrze będzie sobie ten filmik odtworzyć jeszcze raz, żeby spojrzeć, czy tam jakiś płomień się wyraźnie kilkukrotnie nie pojawia. Właściwości wodoru. Występuje ten gaz w postaci cząsteczki dwuatomowej H2. No dobrze, to jakie są jego cechy? Bezbarwny? Był. Bezwonny? Był. Palny! Ale słuchajcie, czysty wodór spala się spokojnie, natomiast zmieszany z powietrzem albo jego składnikami wybuchowo. I my ten wybuch słyszeliśmy. Gdybyśmy poczekali dłużej, gdyby on wypełnił cały cylinder, pewnie nie byłoby już to tak spektakularne. No, natomiast barwnie dosyć szybko by go opuścił, ponieważ ma gęstość znacząco mniejszą od gęstości powietrza, czyli jest, jak to mówimy potocznie, od niego lżejszy i opuści naczynie, w którym się znajduje. Kochani, czyli znamy już podstawowe składniki. Wiemy, że ten product placement, czyli powietrze z Rosenberg, to oczywiście żart. Natomiast najważniejsze, żebyście zachowali zdrowy rozsądek. Warto jest przeczytać etykiety różnych produktów, które chcielibyście kupić. To tam dowiecie się, że na przykład powietrze sprzężone czy powietrze pod odpowiednim ciśnieniem to po prostu mieszanina gazów, dokładnie taka, jaką omawialiśmy tutaj, według jej składników. Do czego byśmy jeszcze chcieli Was zachęcić? Oczywiście do tego, żeby pogłębić ten temat. Nie zbadaliśmy wszystkich składników powietrza, nie zajęliśmy się tak bardzo zanieczyszczeniami, czyli jakimiś dodatkowymi elementami, które mogą być w tym powietrzu, albo nie zbadaliśmy wszystkich jego właściwości, o których było we wcześniejszych odcinkach. Dlatego z całego serca zachęcamy Was do tego, żeby na przykład spróbować z osobami dorosłymi przeprowadzić kilka innych doświadczeń. Ale to w ogóle zawsze warto. Bardzo dziękujemy Wam za udział w kolejnym odcinku. Zachęcamy do wspólnego, rodzinnego eksperymentowania. Do zobaczenia w przyszłości.